Siemano, moi drodzy. Jest ze mną dzisiaj znowu Michał. Przedstaw się ładnie Państwu, proszę. Cześć, nazywam się Michał, prowadzę bloga Twoje źródło urody. Nadal. I nagrywamy dzisiaj kolejny odcinek dla Was, ponieważ znowu jesteśmy w tarasach i znowu muszę mieć mikrofon, ale dzisiaj już nie będę tylko siedzieć w milczeniu, dzisiaj będę też mówić coś do Was. Mamy dzisiaj dla Was film o bliznach i przebarwieniach, bo jest bardzo dużo pytań i tutaj ta strefa dorosła, kosmetyczna i tak dalej, o rzeczach, o których ja nie mam pojęcia, będzie się opowiadał Michał, bo on jest ekspertem, a ja opowiem o tym, coś ja sama się nauczyłam w międzyczasie. Dobra, to może tak, zaczniemy od tego, że poproszę Ciebie, żebyś wytłumaczył nam, jaka jest różnica między bliznami i przebarwieniami, bo zdaje się, że to sprawia spory problem. Przede wszystkim przebarwienia to jest element tak naprawdę naszej naturalnego procesu gojenia się trądziku, więc nawet jeżeli robimy wszystko prawidłowo, a wystąpił pryszcz, to jego końcowym etapem zawsze jest pewnego rodzaju przebarwienie. Takie przebarwienie, które nie zostanie utrwalone przez nas w sposób najczęściej mechaniczny, zanika po paru tak naprawdę tygodniach, miesiącach, robi się coraz bledsze i ono po prostu samo z siebie zanika. I to jest właśnie odpowiedź na pytanie tych osób, które pytają, co mam zrobić, bo nie wyciskałam pryszcza, nic mi się nie stało, ale zostało mi przebarwienie, to właśnie Wam Michał wytłumaczył, skąd się taka rzecz bierze. To niestety jest efekt procesu zapalnego, który był w skórze, stąd jest właśnie najczęściej to zaczerwienienie, no i ono niestety utrzymuje się do tego momentu, do którego ten proces zapalny nie zostanie przez organizm zupełnie usunięty. Ale mamy też tak, że poza przebarwieniami po trądziku robią się przebarwienia posłoneczne na przykład, robią się czasami przebarwienia u osób, które często drapią, pocierają i to nie jest blizna, to jest właśnie przebarwienie, także takie rzeczy się dzieją. Plus u niektórych osób przebarwienia pojawiają się po prostu, one rodzą się ze zmianami, prawda, na skórze i to też jest rzecz, o którą dużo osób pyta i pyta, czy jest w ogóle taka szansa, żeby z takimi przebarwieniami w jaki sposób powalczyć? Oczywiście szans jest wiele, przede wszystkim zanim zaczniemy walczyć, to tak naprawdę powinniśmy im zapobiegać, bo to jest najlepsza metoda. Więc na pewno nie drapmy, nie wyciskajmy, jeżeli chodzi o te przebarwienia związane z trądzikiem, ze zmianami skóry tłustej. Natomiast jeżeli chodzi o przebarwienia takie, które na przykład wywołuje słońce, czyli przebarwienia pigmentacyjne, wiadomo, w tym wypadku najprostszym zabezpieczeniem jest po prostu używanie produktów z SPF odpowiednim, żeby nie pobudzać melaniny w skórze i żeby ona nie gromadziła się właśnie w formach takich kropek, przebarwień, plam różnego rodzaju. Opowiedzieliśmy o przebarwieniach, to może wytłumaczmy jeszcze, co to są blizny i skąd te blizny się biorą. Blizna niestety powstaje najczęściej z tego powodu, że przerywamy ciągłość skóry. I tutaj znowu tak naprawdę blizna, żeby nie powstała, to nie powinniśmy wyciskać, nie powinniśmy drapać, nie powinniśmy używać rzeczy, które powodują gwałtowne gojenie, czyli na przykład spirytus, na przykład woda utleniona, rzeczy, których nie używamy w pielęgnacji żadnego rodzaju. Oczywiście blizny zazwyczaj goją się na tak zwaną gładką powierzchnię, ale niestety w przypadku trądziku bardzo często powstają blizny takie wklęsłe. Są to blizny zanikowe. Powstają one z tego powodu, że to coś, co nasz organizm potrzebuje wyeliminować z siebie, czyli najczęściej pozostałości bakterii, ewentualnie stany zapalne, które były bardzo intensywne, muszą zostać wyeliminowane. Najprostszą drogą eliminacji powstaje właśnie blizna wgłębiona. Ja tu jeszcze się zatrzymam na moment, bo tutaj bardzo się cieszę, że o tym opowiedziałeś, bo dużo osób ma wątpliwości, ponieważ zostają im właśnie blizny. Ja czasami dostaję zdjęcia od Was, to mogę sobie tam ocenić, że zostają właśnie, to jest ewidentnie blizna po trądziku, ale ktoś jest przekonany, że to jest rozszerzony por, bo to jest po prostu zapadnięte. I właśnie tak jak Michał wytłumaczył, to nie jest na tej zasadzie, że blizna to będzie po prostu, będzie wyglądała tak, jakby ktoś sobie łuk brwiowy rozciął i zostanie Wam biała kreska, tylko właśnie te takie głębsze dziurki to najczęściej już są blizny potrądzikowe. Dobra, no to już wiemy, jaka jest różnica między bliznami i przebarwieniami, to co teraz możemy robić w takiej sytuacji, jak już coś mamy? Dużo osób pyta, czy skoro mam już na przykład, mam 20 blizn na twarzy i 30 pryszczy i czy ja już mogę zacząć używać środków na przykład na rozjaśnianie przebarwień? To jest tak naprawdę dość trudne pytanie, ponieważ z jednej strony przede wszystkim, tak jak mówiłem, z tego powodu, że jak powstają te blizny, to należałoby od razu zacząć działać coś, żeby wyeliminować to coś, co powoduje właśnie, że organizm tworzy tą bliznę wklęsłą. Ale jednocześnie tak naprawdę musimy też wyeliminować przyczynę tego, co powoduje powstanie tej blizny, czyli najczęściej niestety stany zapalne, bakterie, które są w skórze, więc w efekcie najpierw niestety należałoby wyleczyć skórę, i dopiero zacząć walczyć z bliznami czy z przebarwieniami, ponieważ jeżeli zrobimy zbyt szybkie walczenie z bliznami, może się okazać, że narobimy sobie jeszcze więcej niestety szkody, więcej głębszych blizn, a nawet i bliznowców. Jasne, czyli najpierw staramy się powalczyć z tym, jeżeli jest trądzik na przykład, to leczymy ten trądzik, jeżeli mamy jakieś inne problemy, to najpierw staramy się z tym uporać i dopiero w drugiej kolejności uderzamy w te przebarwienia. I teraz jak już zdecydujemy się na to uderzanie w przebarwienia, to warto zwrócić uwagę na to, żeby na przykład w naszych kosmetykach, czy domowych, czy gotowych, była jakaś tam substancja, która będzie z tymi przebarwieniami walczyła. Ja jestem ogromną fanką witaminy C i wąkroty azjatyckiej. Uważam, że to są świetne produkty, które naprawdę skutecznie tutaj działają. Coś chciałbyś tutaj nam polecić? Znaczy, jeżeli chodzi o wąkrotę, nie mam z nią większego, że tak powiem, styczności. Znaczy, wiem, że jest, znam produkty, które ją mają i są dobrymi produktami, natomiast nigdy nie stosowałem jej w walce z bliznami czy z przebarwieniami. Zrobię ci krem, jak będziesz miał jakąś bliznę albo przebarwienie i ci przywiozę. Ups, mam. W każdym razie, jeżeli chodzi o witaminę C, to tak, to jest jeden z lepszych tak naprawdę składników, które znajdujemy w składnikach produktów, które działają. Przede wszystkim poprawiają krążenie krwi, więc wyrównują koloryt. Dodatkowo przez to, że mamy lepsze krążenie krwi, skóra jest lepiej odżywiona, lepiej natleniona, więc lepiej, intensywniej się regeneruje. Tutaj jeszcze tylko zanim oddam Ci, że tak powiem, głos, powiem jeszcze jedną dla mnie istotną rzecz w przypadku witaminy C. Witamina C, czyli kwas askorbinowy, jest kwasem, a więc jednocześnie działa delikatnie złuszczająco, więc ona będzie nie tylko pomagała nam goić, ale ona właśnie będzie delikatnie wyłuszczała, usuwała to coś, co mogłoby przez organizm zostać gwałtownie odrzucone i stąd eliminuje nam powstawanie właśnie tych głębokich blizn. Ja już tu się chciałam wepchać od razu, bo jak tylko wspomniałeś o tym nawilżaniu, nie? Ja zawsze podkreślam, że bez względu na to, jakie są problemy z cerą, to nawilżenie jest super ważne, bo jak skóra jest nawilżona i jak wykonujecie masaż na przykład, albo właśnie używacie substancji, które nawilżają tą skórę, ona zawsze wygląda lepiej i wtedy obojętnie jakie są zmiany, one są mniej widoczne, jeżeli cała skóra jest w dużo lepszej kondycji. A jak już zacząłeś mówić o tej witaminie C i o kwasach, to ponieważ ja nie jestem jakąś specjalną tutaj ekspertką od kwasów, to na pewno będą pytania, czy kwasami można sobie radzić z bliznami lub z przebarwieniami i tutaj oddam Tobie głos z przyjemnością, bo na pewno masz więcej do powiedzenia ode mnie. Kwasy jak najbardziej są idealne tak naprawdę w walce z przebarwieniami, z bliznami, również w zapobieganiu ich. Stąd na przykład jeden z moich najprostszych tak naprawdę ulubionych produktów polskiej marki, czyli tonik z kwasem migdałowym Norella. Świetna sprawa, przede wszystkim możemy go używać przez cały rok, ponieważ kwas migdałowy nie będzie wywoływał reakcji fotouczuleniowych, więc nie będzie wywoływał przebarwień tych pigmentacyjnych. Pytanie? Bo na pewno będą pytania, bo mnie też o to pytają. Jeżeli nawet się używa takiego kwasu, łagodnego kwasu albo produktu z małym dodatkiem, czy mimo wszystko przez cały rok wtedy jakieś podwyższone SPF 50 to minimum w pracy, w domu i tak dalej? Bo na pewno będą takie pytania. W przypadku migdału myślę, że nie ma takiej potrzeby jak podwyższone SPF, natomiast jako, że zapobiegamy, to i tak używamy SPF, więc wystarczy takie standardowe, które używamy normalnie na co dzień. Oczywiście, jeżeli zaczniemy sięgać po mocniejsze kwasy, te bardziej działające, to już niestety musimy zwiększać fotoprotekcję. Jeżeli chodzi już o kwasy właśnie te intensywniejsze, tutaj mamy na przykład kwas glikolowy, który bardzo głęboko penetruje skórę. Mamy kwas salicylowy, który jednocześnie właśnie nie tylko złuszcza, ale on również działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, więc on tak naprawdę też będzie zapobiegał temu, żeby te blizny powstawały, więc... Jeszcze ja się tutaj odezwę, dlatego że wiem, że oprócz osób, które pójdą do kosmetyczki albo które kupią gotowy produkt, są takie, które będą kupowały sam czysty kwas i będą sobie chciały zrobić same produkty z tym. Moi drodzy, bardzo, bardzo dużą uwagę należy w takich przypadkach przykładać do tego, żeby przestrzegać stężeń, żeby nie kupować kwasu i nie ładować bezpośrednio na skórę, bo z nadzieją, że on będzie lepiej działał. Nie, te stężenia są po to tam umieszczone, żebyście sobie nie zrobili krzywdy. Tak samo dużo osób sięga po kwas mlekowy, 88% nie rozcieńczony, przeciera twarz, potem jest łuszczenie, potem są poparzenia, blizny się robią na buzi, więc naprawdę, zwłaszcza zwracam się teraz do tych osób, które robią kosmetyki w domu, to jest do zrobienia, ale jeżeli nie macie doświadczenia, to albo kupcie gotowy produkt, albo właśnie wybierzcie się do kosmetyczki, a jeżeli już robicie, to naprawdę zwracajcie ogromną uwagę na te stężenia, bo można sobie zrobić dużą krzywdę przy pomocy takich rzeczy w domu. Przede wszystkim, jeżeli chodzi właśnie o stężenia, co jest dość istotne, Ja może z tego powodu, że jestem kosmetologiem z wykształcenia, mam taką prostą zasadę. Stężenia powyżej 10% zostawiam tylko i wyłącznie kosmetyczce, powyżej 15% już tylko i wyłącznie lekarzowi. Sam mogę stosować produkty, które mają bezpieczne stężenia, bo wtedy właśnie wiem, że sobie nie zrobię krzywdy, a pomogę. Więc dlatego tu jest naprawdę to ważne, że lepiej jednak kupić gotowy produkt z kwasem, który producent robi, żeby był bezpieczny i skuteczny, niż zrobić sobie krzywdę chociażby czymś takim, jak ostatnio mi opowiadałaś, czasostężenie, tak? Czyli wyliczanie w dziwny sposób działania produktu, bo tu w przypadku kwasów naprawdę trzeba bardzo uważać, zwłaszcza, że wystarczy, mogę mieć wysokie stężenie, ale będę miał bardzo niskie pH i zadziałam zupełnie inaczej produktem niż na przykład kwasem o powiedzmy dość wysokim pH jak na kwas, a jednocześnie niskim stężeniem, więc to też jest ważne, że nie tylko stężenie, ale pH produktu jest bardzo, bardzo istotne. Tak jak już zaczęliśmy o tej kosmetyczce, to może mógłbyś nam podpowiedzieć kilka takich rzeczy, takich może zabiegów, na które warto się wybrać właśnie do kosmetyczki, jeżeli są jakieś głębokie blizny albo przebarwienia. Może zacznijmy od blizn i potem przejdziemy do przebarwień. Że tak naprawdę bardzo często blizny z przebarwieniami mimo wszystko idą w parze, więc w efekcie pewne zabiegi są bardzo zbieżne ze sobą, więc będą pasowały i tu, i tu. Na pewno dobrymi zabiegami u kosmetyczki, takimi niezbyt inwazyjnymi na początek, o ile mamy te blizny bądź przebarwienia niewielkie i płytkie, jest po prostu zwykła dermabrazja, przepraszam, mikrodermabrazja, bo dermabrazja to już jest medyczny zabieg złuszczający praktycznie cały naskórek, ale dermabrazja, która delikatnie wyrówna nam głębokość tych blizn i usunie je, jednocześnie pomagając skórze się zregenerować, jest świetnym początkiem. Tu mam pytanie, bo też na pewno będą takie pytania się pojawią. Czy jest jakiś wiek, od którego byś zalecał? Że na przykład powiedzmy, że jest dziewczyna, która ma tam lat 15-16 i była u dermatologa, wyleczyła trądzik i teraz się zastanawia, czy pójść na dermabrazję, czy nie. Czy są Twoim zdaniem jakieś ramy takie, kiedy to jest w porządku, a kiedy to jest za dużo? Znaczy właśnie tutaj sprostujmy to z tą, bo właśnie bardzo często upraszczamy, mówiąc właśnie tą dermabrazją. Dermabrazję zaleciłbym tak naprawdę tylko i wyłącznie, znaczy właściwie ja nie zaleciłbym nikomu. To już musi zrobić naprawdę lekarz, bo dermabrazja to jest praktycznie usunięcie wszystkich komórek naskórka, zostawienie tylko i wyłącznie warstwy podstawnej, tej macierzystej, z której wychodzą nowe komórki, więc jest to bardzo intensywny zabieg i tu już muszą być mocne wskazania. Na pewno nie jest to jedna blizenka, jedno przebarwienie. Tu już musi zadecydować lekarz, że jest w ogóle potrzeba. Ale czekaj, to jest na tej zasadzie wtedy, że jeżeli jest naprawdę jakiś poważny problem, to po prostu Twój dermatolog Ci sugeruje, że powinniśmy to zrobić. To nie jest tak, że Ty przychodzisz i mówisz, jo, chcę mieć ładną skórę, daj mi dermabrazję. Tak? Nie, w przypadku dermabrazji to musi zasugerować lekarz, bo do tego muszą być podstawy tak naprawdę medyczne tak naprawdę. Okay, a tam mikrodermabrazja spłyca tylko wierzchnię warstwy naskórka, nie dochodząc bardzo często w ogóle nawet do tych żywych komórek naskórka, więc ona z tego powodu spłyca nam naskórek, wygładza skórę, stymuluje zdrowe komórki żywe do namnażania, one jednocześnie idą gładsze, wyrównane, więc z tego powodu mamy efekt wygładzenia skóry, pozbywamy się tego, co chcemy, natomiast jest to zabieg, który może wykonać zwykła kosmetyczka. Oczywiście mikrodermabrazję warto łączyć też z innymi zabiegami, przede wszystkim uszczelnianiem, nawilżaniem, regenerowaniem skóry, bo to wszystko będzie wzmagało tak naprawdę intensywność działania. Tu się muszę zatrzymać, bo wiem, że na pewno będą pytania, bo tu mówisz o tym wzmaganiu, to ja też zawsze mówię, że to nigdy nie jest tak, że pójdziesz, zrobisz sobie jeden zabieg i nagle po prostu wszystko jest inaczej, ale warto też zwrócić uwagę na to, żeby nie przesadzić z tym nakładaniem, bo zdarza mi się tak, że ktoś pisze, mówi, kurczę, wiesz co, chciałabym mieć super gładką skórę, więc chodzę do kosmetyczki na mechaniczne złuszczanie, na jakiś peeling taki mechaniczny, w domu używam kremu z takim kwasem, toniku z takim kwasem, przecieram płatkami złuszczającymi z takim kwasem i jeszcze do tego wszystkiego tam na przykład jakiś robię dodatkowy zabieg albo peeling 4 razy w tygodniu. To też bez przesady, pamiętajmy o tym, że mamy tą jedną skórę, poszanujmy ją trochę, więc najlepiej zaczynać pomału albo zastosować jakiś jeden, albo właśnie się wybrać do kogoś, kto jest rzeczywiście ekspertem i Wam doradzi, żeby to nie było na tej zasadzie, że to działa, to działa, to działa, to działa, biorę wszystkie 50 i jedziemy. I niestety w tym wypadku robimy sobie w domu właśnie dermabrazję, czyli usuwamy zbyt głęboko naskórek, z tego powodu na przykład doprowadzamy do tego, że powstają zwykłe pęknięcia skóry i naskórka, więc powstają po prostu innego rodzaju blizny, dlatego tak masz rację, tutaj niestety nie zawsze 10 poziomów naraz, lepiej stopniowo, powoli, a bezpiecznie tak naprawdę. Chciałabym jeszcze zamienić dwa słowa na temat dermarolki, bo to jest też rzecz, o którą bardzo dużo osób pyta. Ja to podkreślam i będę to podkreślać zawsze. Ja nie używam osobiście dermarolki, dlatego że po pierwsze ja nie potrzebuję, bo nie mam jakichś, ja mam może nie wiem, z 2 przebarwienia na brodzie, więc to nie jest mi potrzebne. Po drugie ja mam bardzo niski próg bólu i wszystkie rzeczy, które są tylko odrobinkę nieprzyjemne, nawet jak mnie tonik szczypie za bardzo, to ja już dziękuję. Ale wiem, że to przynosi bardzo duże rezultaty. Michał używa i Michał też wie, dla kogo to będzie dobre, więc jakbyś mógł troszeczkę o tej dermarolce nam opowiedzieć. Przede wszystkim w dermarolce najważniejszą rzeczą jest to, że mamy różne długości igieł w samej rolce. I w domu sięgajmy po dermarolki, które mają tak naprawdę nie więcej niż 0,5 mm, czyli pół milimetra. Najbezpieczniejsze są te 0,1, 0,2, 0,3, jeżeli chodzi o skórę twarzy, i te w domu możemy używać bezpiecznie. Przy nich nie ma krwawienia. Wiesz co, zanim opowiesz, jeszcze ja się zatrzymam, bo chyba nie wytłumaczyłam, a wiem, że na pewno będą osoby, które nie wiedzą, co to jest. Dermarolka, tak zwana dermaroller inaczej, to jest takie urządzonko, gdzie mamy rączkę i jest po prostu taki wałeczek i z wałeczka wystają igły i nim się przejeżdża po skórze, żeby lekko tą skórę nakłuć i wtedy też produkt, który idzie na wierzch, wnika głębiej i właśnie te wierzchnie komórki są troszeczkę jakby podrażnione, naruszone i one się lepiej złuszczają, także tutaj wyjaśnimy. I teraz dalej, co z taką rolką, bo mówiłeś, że bezpieczne są te do pewnej grubości. Do domowego użytku, bo bezpieczne są tak naprawdę wszystkie, które są dostępne, tylko że tak jak mówię, te do maksymalnie pół milimetra są tymi, które możemy stosować w domu na skórę twarzy, bo nie zrobimy sobie krzywdy, a jednocześnie właśnie dzięki tym mikronakłuciom, po pierwsze, jeżeli używamy jakieś preparaty pielęgnacyjne, one będą wnikały dużo intensywniej, bo robimy jak gdyby dodatkowe kanały przenikania substancji aktywnych, ale jednocześnie nawet jeżeli nie używalibyśmy żadnych produktów pielęgnacyjnych zaraz z dermarolką, sama rolka przez to, że robi mikrouszkodzenia skóry, stymuluje skórę do szybszej regeneracji, więc z tego powodu świetnie będzie się nadawała właśnie, żeby zregenerować skórę, która ma blizny, bo będzie łatwiej goiło. Najczęściej zadawane pytanie a propos tej dermarolki używanej w domu to jest, czy będzie mi lecieć krew? Albo czy jeżeli będę bardzo mocno, nawet bardzo cieniutką rolką pocierać, to czy będzie mi lecieć krew, czy to będzie bolało i czy mogę w okolicach oczu tego używać? O to bardzo dużo osób pyta. Do okolicy oczu są specjalne rolki, można również wykonywać zabiegi na okolice oczu, ale są to bardzo cieniutkie rolki i na pewno nie są to rolki z dużymi igłami. To przede wszystkim, ale jeżeli gdzieś nawet tą rolką 0,3 mm przejedziesz dość blisko, nie powinno się nic stać. Oczywiście nie dociskamy rolki, rolka po prostu normalnym, że tak powiem, grawitacyjnym opadem i taką... Nie. Po prostu chodzi o to, że to ma jakby jeździć tylko po skórze, a nie wałkować skórę. Wtedy nie zrobimy sobie krzywdy. Przy dermarolce domowej nie powinna pojawić się krew na skórze. Są oczywiście miejsca, które są płytsze, jeżeli chodzi o grubość naskórka i tam może się zdarzyć, więc właśnie z tego powodu, jeżeli podjedziemy rolką w okolice oka, tu może się gdzieś zdarzyć pojedyncze kropelki, ale są naprawdę pojedyncze kropelki. Czasami przy granicy linii włosów też gdzieś może się coś takiego zdarzyć, ale ogólnie nie powinno być żadnego krwawienia, jeżeli chodzi o tą domową. Jeżeli chodzi o odczucie bólowe, no niestety to zależy też od granicy bólu człowieka, ale te małe igiełki, nie są one nieprzyjemne. To się tak... zdaje, że to będzie coś strasznego. Bardzo często odczuwamy to jak mocniejszy peeling na tej zasadzie, bo to jest takie dziwne drapanie tak naprawdę na skórze. Zupełnie inaczej ma się to już w przypadku rolek, które może używać kosmetyczka, czyli rolek od 0,5 mm do 1 mm. I tu już niestety pojawia się krew. Niewielka ilość, ale zdecydowanie większa niż w przypadku tej domowej rolki. I mamy jeszcze rolki zarezerwowane dla lekarzy. Te już mają nawet ponad 1,5 mm długości igły, więc one już bardzo intensywnie działają, ale tam też używa się bardzo intensywnych składników, które muszą mocno penetrować skórę. a to im niestety albo stety ułatwia pracę i tu już niestety jesteśmy zakrwawieni bardzo mocno. W przypadku tych rolek kosmetycznych i medycznych już musimy też inaczej dbać o skórę po zabiegu. Przede wszystkim musimy pozwolić jej wygoić, musimy ją zabezpieczać przed tym, żeby nie zainfekować jej czymkolwiek, chociaż nawet ta malutka rolka, jeżeli, nie wiem, zrobię zabieg i brudnymi rękami, na których mam dziwne bakterie, które mogą być wszędzie, przejadę po skórze, niestety mogę sobie zrobić krzywdę. Dlatego ważna jest dezynfekcja rolki, ważne jest to, że po zabiegu staramy się jak najmniej dotykać skóry. W przypadku tej domowej rolki powiedzmy te 12 godzin jest wystarczające, żeby już zacząć normalnie funkcjonować. W przypadku tych rolek medycznych i kosmetycznych proces rekonwalescencji wychodzi dłużej. Oczywiście zabieg domowy możemy powtarzać, myślę, że nie częściej niż raz w tygodniu, co też jest istotne, jeżeli będziemy rozkuwać skórę zbyt długo, zbyt intensywnie, zbyt często, to tak naprawdę nie pozwalamy jej się zregenerować, więc też możemy doprowadzić do tego, że powstaną blizny bądź bliznowce, więc nigdy nadgorliwość nie jest dobrą rzeczą. Nadgorliwość gorsza od faszyzmu, więc no, uważajmy w tej kwestii. Natomiast w przypadku rolek medycznych musimy dużo bardziej uważać, no i też jeżeli lekarz powie, że robimy zabieg raz w miesiącu, czy kosmetyczka, to nie naciskajmy, nie róbmy go częściej, bo pójdziemy do innej kosmetyczki też sobie zrobimy, prawda, czy do innego lekarza też sobie zrobimy. Naprawdę, co za dużo, to niezdrowo. No i jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, o którą też na bank pojawią się pytania. Nie robimy sobie w domu zabiegów dermorolką, jeżeli mamy aktywne wypryski, bo nie chcemy tego nakłuwać, nie chcemy tych bakterii rozsiewać po całej twarzy, prawda? To nie jest dobry pomysł. Podstawowe, przede wszystkim właśnie, jeżeli nakujemy coś, co ma już bakterie na sobie, to jadąc tą rolką dalej idealnie pikujemy te bakterie, że tak powiem, po całej skórze i robimy sobie większy sajgon niż tylko może być. I tutaj właśnie bardzo ważne jest to, tak jak mówisz, przeciwwskazaniami takimi podstawowymi jest wszelkie stany zapalne, nawet to, jeżeli jesteśmy przeziębieni czy coś takiego, to również w naszym organizmie już dzieje się wiele różnych rzeczy i to też nie będzie dobrze działało. No i przede wszystkim wszelkie aktywne stany zapalne, stany ropne, to jest najpierw leczymy, potem dopiero robimy coś więcej. Aha, i jeszcze na pewno będzie pytanie o to, czy skóra płytko unaczyniona może używać dermarolki. To mam z 200 takich w skrzynce, czeka. Skóra płytko unaczyniona tak naprawdę może, ale nie powinna nadużywać. Może na tej zasadzie i przede wszystkim właśnie żadnych dociśnięć, tego typu rzeczy. Jeżeli używamy tych roleczek chociażby 0,1 mm, nie powinno być większego problemu, a to i tak będzie działało na naszą korzyść. Natomiast tak jak mówię, przede wszystkim delikatnie, nie za często i będzie tacy. No to mamy takie rzeczy, które można robić w domu. Ja się też postaram zrobić na dole w opisie filmu listę, kilka tam wypiszę właśnie tych substancji, które ja polecam przy przebarwieniach i przy bliznach, które będą pomagały przy czym albo gdzie można używać jednocześnie. Ciebie też poproszę, tak jak poprzednio, żebyś mi tam rzucił kilka gotowych produktów, bo Michał jest ekspertem od też takich marek profesjonalnych, dokładnie. To on wam tutaj może doradzić, to zostawię wam listę na dole w opisie i na pewno będzie na blogu. Ale też mam takie pytanie, bo tutaj ponownie, bo zaprosiłam cię jako eksperta, to teraz się popisz, mój drogi. Na pewno będą pytania o to, czy są takie zabiegi u kosmetyczki, na które naprawdę warto wybulić kasę, pójść, zapłacić i zrobić sobie coś takiego i to rzeczywiście mi po tym jednym zabiegu będzie jakaś ogromna różnica. Jeśli chodzi o te blizny i przebarwienia, to na co warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim pamiętajmy o jednym. Po jednym zabiegu nie będzie różnicy ogromnej. Chyba że po zabiegu medycznym takim naprawdę, tak jak mówiłem wcześniej, to już u lekarza, bo kosmetolog nie powinien aż tak ingerować, mimo że są kosmetolodzy, którzy takie rzeczy robią. Ale my ich nie lubimy i tylko szanujemy tych, co robią to, co jest w ich kompetencjach leży. Dlatego jeżeli macie pewność, że kosmetyczka, kosmetolog, do którego się udajecie, jest naprawdę godna zaufania, jak najbardziej możecie skorzystać u niej z zabiegów na przykład IPL, które przede wszystkim będą działały zarówno na blizny, ale będą również działały na przebarwienia, ponieważ... Tu sobie pozwolę tylko dodać, IPL to jest rodzaj lasera, którego używa kosmetolog na nas. Tak. To jest leczenie światłem, chociaż od lasera odróżnia się tym, że jest dużo delikatniejszy, dlatego może używać go swobodnie kosmetyczka. Jeżeli chodzi o przebarwienia, IPL będzie skupiał się na tym, że będzie niszczył te skupiska właśnie barwnikowe, które są w skórze, bo tam będą trafiały promienie światła, które są przez niego generowane. Z tego... To jeszcze tutaj podrzucę, bo na pewno będą pytania. IPL to jest też laser, znaczy no laser, tak go będę nazywać, z którego mogą korzystać osoby, które mają piegi, więc jeżeli ktoś szuka jakiejś opcji, żeby pozbyć się piegów, to ten IPL to jest też tutaj bardzo skuteczna opcja. Również ci, którzy chcą się pozbyć owłosienia, bo to jest taki skutek również, że tak powiem, jakby uboczny tego wszystkiego. W każdym razie IPL świetnie będzie się nadawał, ale też nigdy jeden zabieg. To jest zawsze seria zabiegów, a takie serie zabiegów najczęściej to jest 12 i więcej, bo to wszystko musi działać stopniowo. Jeżeli zrobimy coś zbyt gwałtownie, powodujemy to, że powstaje zbyt dużo zagrożeń, które mogą nie tylko zniwelować to, co chcemy uzyskać, ale mogą pogłębić brzydkie stany na naszej skórze, czyli na przykład powstawać bliznowce. To byłby IPL, ale u kosmetyczki możemy również skorzystać z zabiegów z kwasami owocowymi bądź z kwasami tak zwanymi BHA, na przykład kwasem salicylowym. I to są świetne, skuteczne zabiegi, natomiast też nie spodziewajmy się tego, że będą to zabiegi, które dadzą efekt natychmiastowy. W przypadku blizn, w przypadku przebarwień zawsze czas. I dodatkowo w przypadku tych zabiegów kosmetycznych pamiętajmy o tej fotoprotekcji, to jest naprawdę bardzo istotne, bo przez to, że spłycamy na skórek, jednocześnie odsłaniamy go na działanie promieni słonecznych, więc możemy się pozbyć jednego problemu, a nabawić kolejnego problemu, a nie o to nam chodzi. Niektóre kosmetyczki stosują również kwas TCA. Jest to świetny kwas, jeżeli chodzi o intensywne usunięcie martwego naskórka, o bardzo głębokie złuszczenie w ogóle skóry. Działa to oczywiście jak w większości kwasów przez tak zwane chemiczne poparzenie skóry, stąd złuszczymy się bardzo gwałtownie, bardzo głęboko, dlatego jeżeli, zaraz Ci oddam głos, ale to jest rzecz, której nie mogę nie powiedzieć, a potem mogę zapomnieć, dlatego kosmetyczki tak naprawdę powinny być mimo wszystko w przypadku tego zabiegu, że tak powiem, pod kontrolą lekarza, dermatologa. Może on nie musi być stricte z nią w gabinecie, ale jest wiele kosmetyczek, które pracuje w dużych centrach właśnie takich dermatologii estetycznej i one wykonują zlecenia lekarzy i lekarz im mówi konkretnie co i jak mają zrobić. To jest istotne. Jeżeli zrobi to zwykła kosmetyczka, to od razu powiem uczciwie, ja bym się bał położyć jej na fotel, jeżeli nie będzie to, że lekarz zaleci tak naprawdę taki zabieg. Ja tutaj tylko, bo to zabrzmiało bardzo groźnie, chemiczne poparzenie i wiem, że na pewno się znajdą osoby, które powiedzą, ale to nie jest naturalne i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, po pierwsze to nie wszystko się da osiągnąć naturalnie, to niestety nie jest tak, że jak weźmiemy truskawkę, która ma trochę kwasów owocowych i będziemy odpowiednio długo nacierać twarz, to nam znikną przebarwienia albo blizny. Część rzeczy trzeba zrobić właśnie w sposób o wiele bardziej zaawansowany, tak jak mówię, dlatego poprosiłam Michała, żeby dzisiaj o tym opowiedział. I jeszcze jedną rzecz chciałam bardzo podkreślić, że w momencie, kiedy idziemy do kosmetyczki czy do kosmetologa, na zabieg z kwasami, to nie jest tak, że chemiczne poparzenie powoduje, że my mamy jakiś nie wiadomo jaki ból, że po prostu leżysz u tej kosmetyczki i umierasz, bo ci twarz odpada. Też zupełnie przyjemne to nie jest. Bardzo często w trakcie takiego zabiegu z kwasami mamy ustawiony wentylator na twarz, żeby gorąco, szczypanie, mrowienie, a ten podmuch na twarzy łagodzi to uczucie i daje nam przetrwać, że tak powiem. Tak, ja specjalnie wyciągam ten temat bólu, dlatego że pojawiają się komentarze na forach, w innych miejscach i ludzie mówią, poszłam, tak bolało, to było nie do zniesienia, to było jakby mi łamali palce i w ogóle jakieś takie bez przesady, moi drodzy, to jest dyskomfort, to nie jest to samo co ból, nie? Chociaż oczywiście jak zwykle wszystko zależy od progu bólowego, natomiast to nie jest też tak jak z tą maseczką czarną, którą na internetach widzimy, że zrywamy ją po prostu z totalnym bólem. Ta maseczka też wcale nie boli tak bardzo przy ściąganiu, jak wielokrotnie jest to pokazywane, ale na pewno spodziewajmy się, że nie jest to zabieg relaksacyjny. Wypocząć nie wypoczniemy, plus dodatkowo po takich zabiegach najlepiej mimo wszystko jest mieć kilka dni wolnego, żeby móc zamknąć się w domu, że tak powiem, przed światem, bo po pierwsze nie będziemy wyglądali dobrze od razu, raz, że od kosmetyczki albo od lekarza wyjdziemy bardzo często bardzo zaczerwienieni, bardzo często w przeciągu 2-3 dni skóra dosłownie zbrązowieje, zmieni się w skorupę. Ważne jest też to, żeby tą skorupę odpowiednio natłuszczać, samemu nic nie próbować zrywać, bo możemy sobie zrobić jeszcze większą krzywdę, ale niemniej jednak jak już skóra odnowi się, wygląda dużo, dużo lepiej. Także... To jest jeden z tych niewielu momentów, w których rzeczywiście najpierw musi być trochę gorzej, żeby potem było dużo lepiej, nie? Więc nie wierzmy w cuda, moi drodzy, że pójdziesz raz i nagle jest po prostu Hollywood, totalnie już zupełnie co innego. Myślę, że to chyba jest wszystko, co mamy na ten temat. Jeszcze coś mamy? A, dobra, to przepraszam, wracam. Jeszcze zostało coś takiego jak laser frakcyjny czy lasery CO2. Są to już rzeczy, które stosuje tylko i wyłącznie lekarz. Jeżeli będzie chciała Wam to zrobić kosmetyczka, od razu mówię nie. Na pewno wiem, że są takie kosmetyczki w Polsce, które to robią, zresztą nie tylko w Polsce, ale to jest zbyt inwazyjny zabieg, żeby pozwolić sobie na ryzyko powikłań, dlatego tu musi być pod ścisłą kontrolą lekarza. No i oczywiście wcześniej wspomniana dermabrazja. To może być dermabrazja diamentowa na zasadzie diamentowym pyłem, to może być wiele różnych innych metod usuwania tego marzenia. Diamentowym pyłem już mnie zachęciłeś. Brzmi ślicznie, ale nie jest to też niestety przyjemne. Odczucie dermabrazji jest odczuciem czegoś takiego jak bardzo silny papier ścierny położony na jakimś urządzeniu mechanicznym z mocnym pocieraniem, więc nie jest to przyjemny zabieg, ale on naprawdę musi usunąć bardzo głęboko komórki naskórka, żeby się to wszystko mogło zregenerować. Zabiegi powtarzamy tak, jak zaleca nam lekarz, bo to niestety jest zawsze seria zabiegów, nigdy jeden i przede wszystkim musimy przestrzegać wszelkich zaleceń osoby, która nas prowadzi. Czyli jeżeli powie, że dzisiaj przez najbliższe 3 lata nie idziemy do solarium, nie opalamy się, stosujemy coś, nawet jeżeli wydawałoby nam się to, Jezus Maria, przecież nie wytrzymam tyle czasu, jeżeli decydujemy się na taki zabieg, to niestety musimy tego słuchać, bo możemy sobie zrobić większą krzywdę i nie będzie to błąd osoby prowadzącej, wykonującej zabieg, tylko nasz własny. Faktycznie, tutaj Michał mi jeszcze przypomniał, że jedną bardzo ważną informację powinniśmy dodać. Otóż, moi drodzy, a propos przebarwień i blizn, chodzi mnóstwo mitów różnych. I często pojawiają się takie pytania u mnie, że ktoś sugerował, że powinnam zakupić u dermatologa na przykład maść albo krem, albo coś tam innego z cebulą, czy tam z czymkolwiek innym, to czy jeżeli ja kupię cebulę i będę kroić plaster i każdego dnia będę przecierać twarz tym plastrem cebuli, to czy moje przebarwienia lub blizny znikną? Czy chciałbyś się wypowiedzieć, bo ja tracę cierpliwość pomału? Tak, to jest też bardzo ciekawa rzecz. Oczywiście, jeżeli będziesz bardzo cierpliwie i bardzo długotrwale stosować tą cebulę, jak najbardziej to zadziała. Natomiast wyobraź sobie taką jedną prostą rzecz. Jakiś czas temu naukowcy odkryli, że w soku z odpowiedniego gatunku melona jest składnik, który działa antyrakowo. Świetnie, on naprawdę działa antyrakowo, ale powstaje jeden mały problem. Żeby zadziałał, przede wszystkim musisz go wypić 20 litrów dziennie i stosować kurację przez minimum 3 miesiące. Jeżeli nie jesteś w stanie wypić 2 litrów płynu w przeciągu dnia, to resztę odpowiedz sobie sam. Tak. Także to byłoby na tyle od nas dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo, że się zgodziłeś znowu tutaj wpaść do nas. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zostawcie je na dole w komentarzu, postaram się odpowiedzieć. Ostatnio Michał też był ukochany i odpowiadał tam, gdzie ja nie byłam w stanie. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was przydatny. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie nam łapkę w górę. Jeszcze na pewno Michał się u nas pojawi, bo myślę, że tutaj, ponieważ jesteśmy jak zwykle na kawie, to znajdujemy trochę czasu, żeby coś dla Was przygotować ciekawego. Ściskam Was wszystkich gorąco i do zobaczenia następnym razem. Na razie!